teraz będzie ok. Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dziś temat stolarka, a dokładniej odnawianie drzwi. Tutaj mamy do odrestaurowania takie drzwi. Są to moje. Od sracza. No już mają tyle lat, a u mnie na remont się póki co na razie nie zanosi, więc pasowałoby to troszeczkę odświeżyć. Zdemontowane mam już szybę, wywiecznik ten dolny, klamkę, te zawiasy boczne. Na to było kładzone chyba ze dwie warstwy. Jakieś farby olejnej, no niby biała. No biała była wtedy, tak, ale to wiadomo, z czasem to już zżółkło, bo to wiadomo. I uryna, skupa, odświeżacze powietrza i tak dalej, i tak dalej. Jest tego. Dobra, więc tak. Zajmiemy się stolarką. Temat fajny, bo ja bardzo lubię. Na dzień dzisiejszy całą farbę sobie ściągniemy w miarę możliwości do gładkiej powierzchni. Do tego kupiłem nowy zamek, klamkę i samo zamykanie. Powiem tak, jedno z drzwi sobie już zrobiłem, ale tego nie pokazałem, więc mówię, pokażę to w drugim odcinku. Może się komuś przyda. A raczej na pewno się przydam, może kiedyś mnie znajdzie ktoś i tak dalej, i tak dalej. Wymieniłem całą szybę, będą nowe listwy, bo tamte były takie typowo plastikowe, jeszcze poprzybijane na gwoździe. Masakra. Sprzęt, jaki dzisiaj pójdzie, to będzie świerka taśmowa Ryobi. Papier ścierny. Agresywnie pójdziemy, mówię, nie będziemy się spuszczać na tym za bardzo, więc polecimy agresywnie. Wybrałem sobie papier o gradacji 80, więc pójdzie szybko, tak myślę przynajmniej. Można było się zabierać już do roboty. Jak to się zakłada? Czy to? Wchodzi. No. No co ty, obraziłaś się na mnie? Bardzo ładnie. Cacy, cacy. Słuchasz mnie, to jest dobrze. Coś jeszcze? Tak, no pasowałoby jakąś maskę założyć, no bo jednak tego pyłu będzie strasznie się waliło i polecam naprawdę na jakimś miejscu, gdzie jest duży przewiew, a najlepiej to właśnie na dworze. Ja tak stoję, tak w połowie garażu, trochę i na dworze, żeby ten pył cały sobie tu stąd odleciał. Maska i można zaczynać. Potem już jak już przeszlifuję 80, tak zbiorę w miarę możliwości tego wszystkiego. Tego wszystkiego. Człowieku, to jest kilogramy tej farby. Kurwa. Potem weźmiemy rotacyjną, mimośrodową. Przejedziemy papierem kolejną, tam bez chyba 150 albo 180. Takiej gładkiej powierzchni. No i będzie się można potem zabierać za malowanie. Ale do malowania to... O, panie, kupę czasu! Zaczynam. Strasznie mi to ucieka. Weźmiemy sprzęt stolarski. Teraz nie uciekniesz.
Tak wygląda już tak w miarę po wstępnym szlifowaniu. Zastanawiałem się, czy nie za bardzo agresywny, ale uważam, że jest w porządku. Jeszcze są takie skupiska farby. Naprawdę, były dwie warstwy farby olejnej. No ciężko, ciężko. Tutaj widać te większe płaty takie, o. Dobra, jedziemy dalej. No jest zabawa, jest, jest. Dobra, tą część mamy jakby zrobioną. Mieszamy tę poprawę rotacyjną. Teraz sobie obrócimy, polecimy tamtą stronę. Najgorsze to będą te boki. Ale wydaje mi się, że kurczę, podoba mi. No i to ładnie zejdzie. Ta strona, czyli ta zewnętrzna, wewnętrzna, przepraszam, od kibla, no ciężko ten, no ten lakier schodzi. Bardzo ciężko ten lakier schodzi. No ładnie. Tyle kupy się tu naosadzało. No masakra w ogóle. Tamta strona bardzo ładnie, ale ta jest, no jest katastrofalna. Tu jakaś dziura. Zostawimy. Szkoda roboty twojej, chłopak. A więc dobra, jest po takim wstępnym szlifowaniu. Sorry za papieroska. Niestety jestem nałogowym palaczem. Na to nie ma innego wytłumaczenia. Jeżeli wy nie palicie, to nie polecam zaczynać. Ale dobra, tu tak na marginesie. Wracając do tematu. Sytuacja wygląda następująco. Z tej strony. A w niektórych miejscach mi w ogóle nawet nie złapało ten papier ścierny, to mówię, rotacyjną się dojedzie. Boku, coś pokaże. Tak to wygląda. Kurwa, rysy takie, że... Straszne, dobra. A tutaj to w ogóle nie ruszałem, po co? My tutaj to nikt na to nie zobaczy. O, może z tego profilu lepiej widać. Tutaj nie ruszałem w ogóle.
Tutaj coś odchodzi. Ty może by skleić, znaczy jak dziura będzie i ktoś się będzie mógł podejrzeć. Jak rżnie szkloca. Dobra, tak to wygląda wstępnie zrobione. Papierem ściernym. Gradacja 80. No zajebiście, no. Czy wujek jak zrobi to? To widać, nie? Dobra, bierzemy rotacyjną teraz. Jak trumna. Jest problem. Nie mam papieru ściernego gradacji 150. Więc mam albo 180, albo 240. Dobra. Jedziemy 180. Kuźba, jaki tytuł filmu będzie. Odnawiamy stare drzwi do kibla. Dobra, jest papier 180. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, używam Boscha rotacyjną mimośladową GEX 125-1 AE Professionnel. Dobra, pierwszą stronę zrobiłem, przeszlifowałem razem z tymi bokami. Na razie tak to wygląda. Podrapane. Jakby teściowa chciała wejść do kibla. Trzeba je mieć. Dobra, teraz idziemy drugą stronę. Ile możesz tą mordę drzeć? Dobrze. Dobrze. Skończone. Szlifierka taśmowa, rotacyjna, 180, gradacja. Szkoda, że nie miałem tej 150. O kurczę, jakoś tak, że lepiej by to ściągnęło, jakoś tak sprostowało. No ale najważniejsze jest, że ta smród uryny, smród kubska, no i odświeżacza powietrza już na tym nie ma. Czyste drewno. No prawie jak w lesie. Dobra. Na tę chwilę było koniec z tym szlifowaniem. Teraz bym się chciał zająć zamkiem. Dlaczego zamkiem? Zamek, kurczę, kupiłem. Przystawiłem go tutaj do wkładki, która była jeszcze ta wcześniejsza, stara. No i chciałbym sprawdzić, czy to będzie pasowało. Przystawiałem i, kurczę, gdzieś tam w jednym miejscu jakby mi nie wchodziła. No trzeba się temu przyjrzeć z bliska, nie? Właśnie. Zobaczymy, czy ta wkładka będzie pasowała. Czekaj, to jest zamek prawy. No, powinno być w tę stronę, tak? Czekaj, to... No niby powinno... Kuźwa. No nie wchodzi tu. Dosłownie brakuje. Nie chcesz wejść. Dawaj mi. Dawaj. No właśnie. Dosłownie brakuje mi.
pół centymetra. Dobra, mam patent. Zaraz wejdziesz te fakulty. Nie chcesz wejść? Ja zrobię, że wejdziesz. Się zmieści. Nie będzie widać. Dobra, teraz sprawdzimy, czy wejdzie. Trzeba w taki sposób, nie? Tak. No polać mu! Tylko mu polać! Jak to wygląda jeszcze z góry? O-o! Ty, a gdzie jest dziura na klamkę? Jakie ty żeś kupił? Poczekaj. A nie! Odwrotnie! Jech, się straszyłem. Ale... ale odwaliłem numer. Gdzie z tej strony? Tu muszę wiercić teraz. Kurwa! Ale odwaliłem. Odwrotnie wkładkę dałem. O kurcze. Jak to wygląda? Tu jest dziura. To też w ogóle kosmos. Tak? Ja pierdolę. O czym ty, człowieku, myślałeś? Bez kitu. Nie, pomyliłem się, odwrotnie wsadziłem ten wkładkę. Ale pasuje, no pasuje tutaj. Ale tutaj coś nie chcę wejść do końca. Daj no pan. Przygwizdnij no za dwa razy. No może trzy. No. Elegancko. Jak to spieprzyłem. No, który wujek zrobi dobrze? Dobra, mamy tą wkładkę. A znowu mogę teraz sprawdzić pozostałe elementy. Czy to będzie pasowało, jak to się będzie trzymało, jak to będzie wyglądało. Klamka. Gdzie jest dziura?
strzeliło jak petardy na Sylwestra. Ciach. No jest. Trzyma się, elegancko chodzi, pracuje. Dobra, to tego może nie będę sprawdzał dalej. Jak klamka wchodzi, przekręca się. No dalej nie trzeba nic sprawdzać. Schowamy to. Nie no, widzę, że to też się będzie trzymało. Bez sprawdzania. A więc skończyłem to, co miałem zrobić na dzisiaj. Na razie wystarczy. Ja sobie to z następnym razem wezmę to ładnie. Jeszcze tam gdzieś jeszcze poprawiam ewentualnie. Tak, koniec części pierwszej. Na drugą część zapraszam. Niedługo. Proszę o cierpliwość. Wszystko będzie. Cacy. Ja bardzo dziękuję za oglądanie i życzę wszystkiego dobrego. Do następnego razu. See ya. Gerda to już zazdrości.